Szanowni Państwo, serdeczne pozdrowienia ze Szkoły Podstawowej w Przechodzie, gmina Korfantów. Dzisiaj na spotkaniu z panem dyrektorem Łukaszem Dziermagą, z dzieciakami tej szkoły i oczywiście wspomnienia, kolejne spotkanie na sali gimnastycznej, czyli na moim ulubionym miejscu pracy, moim pierwszym miejscu pracy, ale co najważniejsze, kiedy ludzie aktywni, chcący coś robić, coś robić dobrze, biorą sprawy w swoje ręce i po wielu problemach związanych ze szkołą w Przechodzie, Stowarzyszenie Rozwoju Nauki i pan dyrektor Łukasz Dziermaga właśnie podejmują decyzję, że prowadzą szkołę podstawową w formie stowarzyszeniowej. Bardzo im za to dziękuję, gratuluję i będę w przyszłości serdecznie wspierał takich ludzi, którzy w małych miejscowościach potrafią zorganizować tej społeczności bardzo ważny obowiązek edukacyjny. Wyobraźmy sobie, szanowni państwo, że prawie 80 dzieciaków ma tutaj na miejscu szkołę, ma salę gimnastyczną, ma plac zabaw, ma otoczenie, ma wspaniałych nauczycieli, którzy się nimi opiekują. To jest przyszłość dla ludzi aktywnych, to jest dla ludzi zdeterminowanych, aby również tak ważne zobowiązanie jak nauka dzieci wziąć w formie stowarzyszenia. Panie Łukaszu, dziękuję i gratuluję i życzę wytrwałości w prowadzeniu tej szkoły. Mam nadzieję również, że pan burmistrz Korfantowa, pan Janusz Wójcik bardzo mocno docenia to, że ludzie są aktywni i zaangażowani w jego gminie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę i za gościnę. Jako społeczność szkoły w Przechodzie. Bardzo cieszymy się z wizyty marszałka, który nam przedstawił wspaniałą lekcję o samorządzie, o funkcjonowaniu, o zadaniach, o planach na najbliższe miesiące.